Cześć, witajcie na wideotesty.pl w przeglądzie nawigacji samochodowych GPS. Nawigacja w dzisiejszych czasach jest rzeczą bardzo przydatną. Pozwoli nam nie tylko dojechać do celu, ale także uniknąć korków i remontów. Jako że sezon wakacyjny w pełni, przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji w różnych przedziałach cenowych. Na początek nawigacje kosztujące nie więcej niż 200 zł, czyli modele bardzo podstawowe. Pierwsza z podstawowych nawigacji, jakie mamy Wam do zaproponowania, to Smart GPS SG720. Model ten możemy kupić za niecałe 200 zł. Nawigacja ta to połączenie doskonałej jakości za świetną cenę. Jest prosta w obsłudze, posiada intuicyjne menu oraz zapewnia wygodę użytkowania. Posiada 5-calowy wyświetlacz, procesor ARM o taktowaniu 800 MHz oraz pamięć RAM wynoszącą 128 MB. W zestawie znajdziemy także szereg przydatnych akcesoriów. Kolejna propozycja to nawigacja Prestigio GeoVision 5000. Ten model również kupimy w cenie do 200 zł, również posiada 5-calowy wyświetlacz. Posiada zainstalowane mapy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wydawcą map jest Navitel. Dużą zaletą tej nawigacji jest darmowa aktualizacja map. Jeśli chcemy czegoś więcej niż podstawowa nawigacja, dobrym wyborem będzie Garmin Nuvi 54LM. Za taką nawigację musimy zapłacić już 550 zł, lecz jest to już sprzęt z wyższej półki. Posiada wyświetlacz o przekątnej 5 cali, wydawcą map jest Navtec, a zainstalowane są mapy Polski i Europy z bezpłatną aktualizacją. Navroad Auro S6 to kolejna nawigacja ze średniej półki. 5-calowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości, zainstalowana mapa Polski oraz bezpłatne aktualizacje map to jej największe zalety. Ostatnią propozycją z nawigacji dostępnych do 600 zł jest Mio Spirit 6900. Nawigacja tej znanej firmy posiada zainstalowane mapy Polski i Europy. Wydawcą mapy jest firma Teleatlas. Do tej nawigacji dostępne są mapy aż 44 krajów oraz bezpłatne aktualizacje. Mamy także coś dla najbardziej wymagających użytkowników. Nawigacja Garmin DEZL 760 LMT kosztuje 1500 zł, lecz jest to sprzęt z najwyższej półki. Posiada 7-calowy wyświetlacz, mapy Polski i Europy oraz bezpłatną aktualizację map. W sumie mamy dostęp do map aż 45 krajów, a wydawcą map jest Navtec. Jeśli zainteresowała Was któraś z przedstawionych tutaj nawigacji, zapraszamy po więcej informacji na portal wideotesty.pl. No i życzymy udanych wakacji.